Trójka pod księżycem, Jerzy Kordowicz. Witam Państwa. Jeżeli jest to druga noc miesiąca, z poniedziałku na wtorek, to niechybnie o tej porze właśnie w programie trzecim spotykamy się z sympatykami El Muzyki. Miesiąc temu między innymi słuchali Państwo fragmentów realizacji dokonanych w ubiegłym roku w Kruszwicy na imprezie elektroniczny Woodstock. Wówczas to w audycji usłyszeliśmy fragmenty występów Marcina Bocińskiego, Konrada Kucza, Daniela Bluma. A ponadto wystąpili Adam Burkowski, Tomasz Szymański, Jakub Sałacki i Dariusz Pielaciński. Właśnie na dziś zapowiedziałem, że do Kruszwicy na elektroniczny Woodstock zajrzymy ponownie. W ubiegłym roku odbyło się tam jam session, w którym oprócz wymienionych wystąpił także Józef Skrzek. Ta nasza wybitna osobistość polskiej muzyki rockowej, także El Muzyki, będzie nadawała ton naszemu nocnemu spotkaniu w Trójce. Ponadto mogą Państwo oczekiwać tej nocy do wysłuchania tych nagrań. Serdecznie zapraszam naszych resume czy też krótkich wejrzeń na imprezy inne z udziałem polskich el-muzyków. Mam tu na myśli wydarzenia na Lagomerze w roku 2005. Niezawodny przyjaciel Trójki, organizator owych międzynarodowych spotkań, Wiktor Rek, nadesłał nam cztery płyty demo zawierające muzykę tam wówczas wykonywaną. Ponadto dla sympatyków Józefa Skrzeka miła wiadomość, oto najnowsza płyta artysty. Na najnowszą płytę artysty Latem Pet złożyły się fragmenty koncertu w Planetarium Śląskim w Chorzowie. Ten koncert miał miejsce w styczniu tego roku. Sądzę, że właśnie będzie najprzyjemniej, abyśmy rozpoczęli od kosmicznej aury. Niemal niepostrzeżenie ulokujmy się w gronie ponad 300 osób obecnych w planetarium na występie Józefa Skrzeka i udajmy się z publicznością w podróż w krainę wyobraźni. Preludium do tej muzycznej podróży będą dźwięki burzy, która rozszalała się nie tylko nad Śląskiem, ale i w całej
Europie w dniach poprzedzających koncert. W Planetarium Śląskim wielokrotnie odbywały się koncerty, wiele z udziałem SBB, samego Józefa Skrzeka. Występowali tam również artyści zagraniczni. Józef Skrzek z powodzeniem eksploatował elektroniczne klawiatury Roberta Mooga, Polymoog, Minimoog, Micromoog. Na tych instrumentach również w Planetarium Śląskim powstał materiał na album Podróż w krainę wyobraźni. La Tempête, czyli Burza, to płyta Państwu nieznana. Mamy tutaj części zatytułowane kolejno pejzaż pierwszy, drugi, trzeci, aż do numeru szóstego, a całość nosi tytuł Suita planetaryjna o kosmicznych pejzażach na głos, syntezatory i burzę meteorów. I właśnie teraz w L3 wybrane fragmenty tej suity. W tej muzyce kompozytor wykorzystuje wymienione przeze mnie klawiatury Roberta Mooga, a także syntezator GEM WS2.
bola.
Tytuły części suity planetaryjnej o kosmicznych pejzażach na głos syntezatorii Burzą Meteorów są następujące: Niebiańskie wołanie, Kosmiczny odlot, Gwiezdny anioł, Księżycowe zawirowanie, Słoneczna fantazja, Kryształowe deszcze oraz Singer. Najnowsza płyta Józefa Skrzeka, koncert w Planetarium Śląskim Chorzów, 20 dzień stycznia tego roku. Tytuł albumu: La Tempête. Zanim sięgniemy w El Trójce pod Księżycem po realizację z elektronicznego Woodstocku z roku ubiegłego, proponuję Państwu egzotyczną, niespełna 30-minutową podróż na La Gomerę, gdzie 2 lata temu, latem, odbył się organizowany przez Wiktora Reka Ricochet Gathering. Wystąpili wówczas Air Sculpture, Star Sounds Orchestra, Steve Jolliffe, Paul Lawler, Dave Brewer, Bill Fox, Paul Nagel, Konrad Gibbons, a z Polski Józef Skrzek, Polaris i Jarek Degórski. Czteropłytowy album z Ricochet Gathering z La Gomery to ponad 4 godziny muzyki. Kilkadziesiąt utworów, do których tytuły wymyślał Jens Cygar. Przenieśmy się zatem w okolice Wysp Kanaryjskich do Hiszpanii na La Gomerę.
Thank you.
Oh!
Sculpture, Star Sounds Orchestra, Jensa Cygara, Steve Jolliffe, Paul Lawler, Dave Brewer, Bill Fox oraz Józef Skrzek, Paul Nagel, Polaris, Jarek Degórski i Konrad Gibbons. Muzyka z Ricochet Gathering sprzed blisko 2 lat. Nasz nocny koncert w El Trójce pod Księżycem trwać będzie do godziny 4:00. A teraz już muzyka z Kruszwicy. W tym roku elektroniczny Woodstock będzie kontynuowany. Odbędzie się w Centrum Kultury Ziemowit w dniach od 1 do 3 maja. Dla publiczności wstęp wolny. Przez 2 dni odbywają się tam jam session. Dnia ostatniego będą koncerty. Przypomnę, że wystąpili tam prócz organizatora Jarka Degórskiego, Marcin Wociński, Konrad Kucz, Daniel Blum, Adam Burkowski, Tomasz Szymański, Jakub Sałacki i Dariusz Pielaciński. Jarek Degórski zapowiadał także, jak znajduje na to wszystko czas. Prócz jego udziału w elektronicznym Woodstocku odnotujmy występ Jarka Degórskiego na Ricochet Gathering w Toskanii oraz także realizację solowych płyt Organics, Technicolor oraz Club. Do najbardziej udanych realizacji zaliczyć nam wypada także El Jam na elektronicznym Woodstocku Kruszwicy w roku ubiegłym. Posłuchajmy. Dobry wieczór wszystkim. Witam bardzo serdecznie na drugiej edycji imprezy, która się nazywa Elektroniczny Woodstock w Kruszwicy. Impreza ma charakter cykliczny i w tamtym roku byliśmy w nieco innym składzie. W tym roku jesteśmy w składzie troszkę, powiedzmy, pół na pół. Natomiast gościmy wielką gwiazdę. Wśród nas jest wybitny multiinstrumentalista Józek Skrzek. Józku, bardzo Cię proszę na scenę. Ja przedstawię tak pokrótce kolegów, którzy dzisiaj grają z nami. Tutaj obok mnie siedzi Marcin Bociński. Po prawej stronie siedzi Konrad Kucz.
Następny jest Daniel Blum. Za moimi plecami ukrywa się przed wami Mister Smok, czyli Adam Burkowski. Dalej jest Tomasz Szymański, popularnie zwany Neurius. Obok niego siedzi Jakub Sałacki. I został ostatni już tutaj członek naszego zespołu, Daro Pielaciński. Zapraszam was wszystkich na dzisiejszy wieczór pełen wrażeń, mam nadzieję. Życzę dobrej zabawy.
Thank you.
Tytuły: Narodziny, Mroźny Dotyk, Wieża Babel, Języki Świata, Linia Czasu, Wymiary Istnienia, We Mgle, W Cieniu Wieży, Rytm Serca, Czysta Strona i Pożegnanie. To są motywy pochodzące z Jam Session zarejestrowanym na imprezie elektronicznej Woodstock w roku ubiegłym w Kruszwicy. I to wszystko, co mogłem Państwu tej nocy w El Trójce pod Księżycem zaproponować. Zapraszam na nasze kolejne spotkanie za miesiąc. Sądzę, że wówczas będą przeważały w proponowanym repertuarze kompozycje zagraniczne. Oczywiście w większości premiery. Audycję przygotował i prowadził Jerzy Kordowicz. Do usłyszenia.